Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Krystyną i znowu przygotowaliśmy kilka ciekawych tematów. Witam cię. Witam. Pierwszy temat to jest twoja przygoda ze złotym panaceum. Takie coś wymyśliłaś, więc o co chodzi? Tak, mamy pierwszą moją przygodę ze złotym panaceum, bo postanowiłam, że będę brać razem z wami MMS przez 4 miesiące. Już go przez jakiś czas biorę. Oczywiście jestem na 5 już od dawna i zaczęłam sobie, oczywiście ja jestem nieregularna we wszystkich swoich rzeczach i nie biorę tego tak, jak się tam powinno, czyli raz wezmę, raz nie wezmę. I już przez jakiś czas brałam 5 rano i 5 wieczorem. No i że naprawdę już myślę, że ponad 1200 e-maili, bez kłamstwa 1100-1200 odpowiedziałam przez do wczoraj, do środy, do przedwczoraj, przepraszam, dzisiaj piątek, to już się gubię w tych dniach, przez 4 dni nie widziałam tego MMS-u ani rano, ani wieczorem. I co się stało? Stała się rzecz taka, że tutaj, gdzie są sploty nerwów, gdzie są korzonki z tyłu, to się mówi, że korzonki bolą dosłownie, w lędźwiowym kręgosłupie, tak strasznie mnie złapał ból, taki ściskający ból tam, to się wydaje, że to może kręgosłup boli, ale tak naprawdę to są te nerwy, że bolały korzonki. I ja po prostu wcześniej to fizycznie czułam, że schodzą ze mnie toksyny i to normalnie czuję taką kwaśność jakby w skórze, że to tam gdzieś schodzi ze mnie na dół. I nie wzięłam tego przez 4 dni. I tak wcześniej myślałam, co ja takiego zrobiłam. I tak sobie myślę, bo ja ogólnie nie piję mleka, właściwie wcale. I pewnego dnia, chyba w poniedziałek czy we wtorek, chyba w poniedziałek, zjadłam płatki na mleku. I zjadłam takie 4 czy 5 czekoladowych takich orzeszków. Myślę sobie, kurczę, może od tego, że zjadłam takie jedzenie, którego ogólnie nie jem. I tak później siedzę i tak sobie myślę, co ja takiego zrobiłam, że to taki strasznie mnie ból złapał, a ten ból był taki, że nie tylko kiedy się ruszałam albo kiedy się zginałam, to bolało cały czas. I ja sobie myślę, a no super, no przecież sama sobie zrobiłam taką rzecz, że przestałam brać właśnie złoty panaceum. I wtedy zaczęło się tak, że to 2 dni temu wzięłam 3 razy po 5 wieczorem, 3 razy po 5, już mnie trochę puściło, że już mnie nie bolało cały czas, tylko bolało mnie właśnie przy zginaniu, przy poruszaniu się. I wczoraj natomiast też 3 razy po 5 i za przeproszeniem wylądowałam w ubikacji. Jak wyszłam z ubikacji, to ból był 80%, puściły mnie te korzonki, już naprawdę, już tak, że już mogłam normalnie chodzić, dalej jeszcze przy zginaniu trochę bolało, czy przy podnoszeniu czegoś, ale już na tak 80% bym powiedziała, że było lepiej. No i co się stało? No jeszcze masaż też, na masaż poszłam, bo już nie wytrzymałam, myślałam, że to poszłam na masaż jeszcze wczoraj równocześnie. No i dzisiaj jeszcze nie wypiłam niczego. Tutaj jest moja butelka, to butelkę sobie zrobiłam na 8, to jest butelka półlitrowa i zrobiłam 8 na 8 i wlałam do tej butelki i to mam zamiar wypić dzisiaj. Jak chcecie, to mogę zademonstrować. Nie mam żadnego krakersa. Osiem na 8, pyszne. No i chodzę i ja tam wiele osób się pyta, ja mam taką pracę, że tylko rano chodzę do pracy na 2 godziny dziennie, codziennie do starszej pani, która jest sparaliżowana i muszę podnosić i tak dalej, więc tak trochę potrzebuję mieć tej siły, ale wszystko jest dobrze, już teraz daję radę z babcią, żadnego dnia w pracy nie opuściłam, wszystko przeszło, cały ból przeszedł, bez żartów. Dobrze, to teraz może czereśnie, temat czereśni. Okej, jak czereśnie, to potrzebujemy przejść do krwi i do ciąży i to chodzi o tą całość. Okej, zaczynamy tak. Mamy bardzo wiele pań w ciąży, tutaj w Stanach zwłaszcza też, które są zainteresowane. Jakiś czas temu, kiedy po tym jak ja urodziłam mojego drugiego syna w domu, razem z midwives, bo powiedziałam, że w życiu więcej nie pójdę do szpitala, a poród wyglądał tak, że... Midwife, czyli położna. Akuszerka chyba. Okej, okay, tak. Dobra, niech będzie. Jako taka dula, akuszerka, tak.
I co się stało? Ten poród był w wodzie, w domu. Ból był w ogóle nie do porównania mniejszy. Ja jeszcze dalej czekałam na ból ten ze szpitala, bo w szpitalu dostałam Pitocin, które zostało mi podane jako kłamstwo, bo powiedzieli mi, że to są sole. I ja podpisałam tak 30 kartek i podpisałam, bo powiedzieli, że ja to muszę mieć. I się okazało, że to był właśnie Pitocin na przyspieszenie porodu. Mój cały pierwszy poród trwał 26 godzin. Później w końcu po tym Pitocin, po 8 godzinach się poprosiłam o epidural na wstrzyknięcie do kręgosłupa, na znieczulenie. I to był jeden też z wielkich błędów. I więc drugi poród, po prostu bardzo nieprzyjemne przeżycie ze szpitala. I tam właśnie tak mi wciskano, no, mami, it's time to give your baby a shot, nie? Że jest czas twojemu dziecku podać szczepionkę. I tak mnie tam mordowano, gdzie ja podpisałam papiery, że nie chcę żadnej szczepionki, nie chcę żadnych lekarstw, nie chcę żadnych kropulówek. I to oni mi kazali najpierw podpisać papier na moją odpowiedzialność. Ja to zrobiłam na początku. I później tak we mnie wpierano to hepatitis B, czyli WZW-B się po polsku mówi, że już w końcu to dziecko tak długo, mój syn był tak długo ode mnie, że nie wiem, mi się wydawało, że to wieczność trwa, tak sobie pomyślałam w głowie, a dobra, jedna, nic mu się nie stanie. I to był jeden z największych błędów w moim życiu i dostał też witaminę K, co też jest straszną trucizną. I powiedziałam, okej, nie, więc drugi poród w domu, wszystko super pięknie, ładnie poszło. I zaczęłam się w pewnym momencie uczyć z tymi midwives, z dwiema kobietami. Tylko że to na końcu w ogóle restaurację drugą mieliśmy otwierać i też się tak stało, że to było za daleko, godzinę 45 minut trzeba było tam jechać i takie różne rzeczy się zdarzyły i one przyjęły dwie dziewczyny, czyli by mi to zajęło 5 lat, bo 2,5 roku, jeżeli jest jedna dziewczyna. Bo rzecz taka się dzieje, że jeżeli się chce zostać tą midwife, trzeba złapać fizycznie 20 dzieci, a dzieci się łapie dopiero po jakimś tam czasie. Więc długa historia skrócona. Stało się tak, że tam się paru rzeczy nauczyłam, które mogę powiedzieć. Przepraszam, co to znaczy złapać 20 dzieci? No, że po prostu jeżeli dzieci się rodzą, to te midwives ci na początku nie pozwolą dosłownie złapać tych dzieci fizycznie, tylko one po prostu te dzieci odbierają i dopiero po jakimś czasie można zacząć liczyć swoje numerki, jeżeli ty masz fizycznie odebrany ten poród, czyli po prostu fizycznie wyciągasz to dziecko, znaczy ono wychodzi do twoich rąk w ten sposób, to wtedy masz numer 1 i tak dalej aż do 20. I co się stało? Tam kilka takich szczegółów, które bardzo są przydatne dla wszystkich mam, a się okazuje, że mamy tych mam kilka, które właśnie piszą albo ja dzwonię. I teraz tak, numer 1, to jest bardzo ważne, żeby kiedy dziecko się urodzi, żeby nie pozwolić na odcięcie pępowiny w żadnym wypadku, aż do momentu, kiedy się urodzi łożysko, się mówi, prawda? Placenta, łożysko. Tak. I wtedy, kiedy wyjdzie to łożysko, jeszcze trzeba z tym dzieckiem najlepiej na piersiach. I może ty teraz opowiesz tutaj, dlaczego na piersiach? Tak, jest coś takiego jak depresja poporodowa, która wynika z tego, to co teraz mówię, to jest wykład Janice Barcelo pod tytułem Narodziny Nowej Ziemi. Polecam to oglądnąć, są napisy w języku polskim. Chodzi o coś takiego, że pierwsze 3 godziny po porodzie jest taki okres, gdzie dziecko musi być położone na piersiach matki, ponieważ wtedy wydzielają się hormony w dziecku i w matce, które powodują tą więź taką duchową między nimi. Hormony plus różne takie duchowe kwestie. Jeżeli dziecko zostanie wyciągnięte, odcięte i położone w innym pokoju, to wtedy w umyśle matki tworzy się takie przekonanie, takie w organizmie, w ciele matki się tworzy przekonanie, że dziecko nie żyje. W związku z tym są wydzielane hormony, które są takimi hormonami żałoby. I depresja powstaje, że dziecko nie żyje. Nawet jeżeli po tych 3 godzinach, czy tam po jakimś czasie dziecko przyjdzie do matki, no to jest już takie na siłę. To jest już takie na siłę, to nie jest już takie naturalne. No i w dziecku też jest takie przekonanie jakieś, że nie ma tej więzi z matką.
W związku z tym stąd się zdarzają te śmierci dzieci, że jest tam niekochany czy coś takiego, niedoprzytulone. I to, co ty mówisz jeszcze o tym, o odcinaniu pępowiny, no to mamy wykład świetny, chodzi o porody lotosowe, czyli nie należy odcinać pępowiny, ponieważ, znaczy przyczyn jest mnóstwo. Jedną z kluczowych przyczyn jest to, że gdzieś 1/4, 1/3 krwi nadal jest w łożysku, a nie w dziecku i dopiero po wyjściu dziecka na zewnątrz ta krew przepływa z łożyska do dziecka i ono wtedy jest porządnie nakrwione. Ono jest zasilone tym wszystkim, co jest. Tak. A odcięcie pępowiny powoduje, że no, duża część tych zasobów bardzo ważnych zostanie zmarnowana z punktu widzenia dziecka, no bo medycyna różne cuda robi z tego, się to, handluje się tym, tą krwią macierzystą i biznes jest cały. No. Dokładnie. Proszę. Dokładnie. To, a propos, to wracamy jeszcze do łożyska i właśnie do placenty, nie musiałam się produkować, Aleks wam wszystko opowiedział, mam nadzieję, że poda linki. Tak, to jest bardzo ważne, żeby ta placenta się urodziła i żeby to dziecko jeszcze na tej placencie mogło właśnie dostać tą całą krew. I jak to się poznaje? Po prostu normalnie żywcem się zobaczy, że ta pępowina, jakakolwiek ona by nie była, czasami są mniej zdrowe, czasami bardziej zdrowe, za każdym razem ta krew wyjdzie i będzie widać takie mleczno-żółtawo-białawe, prawie przeźroczyste całą tą pępowinę i po prostu widać, że to wszystko zeszło wtedy. To już jest wiadomo, że to wtedy można odciąć. Można odciąć albo lotosowo, ok, są tam różne inne zasady, więc proszę stosować według własnej woli i potrzeby. Jeszcze taką fajną wiadomość powiem, że nasi znajomi urodzili w domu niedawno. Wcześniej tam myśleli o jakichś położnych czy coś, ale w końcu stwierdzili, że już taką wiedzę zdobyli, że urodzili w domu. No i wszystko jest świetnie. Dziecko no, w oczach ma taką dojrzałość pełną. W ogóle dziecko nie płacze w zasadzie i no, jest niesamowite. Oczywiście no. Zero szczepionek, zero czegokolwiek. Mieli super. Tylko problem z zarejestrowaniem, no bo on jednak zdecydowali się zarejestrować dziecko, no i potrzebowali kogoś, kto by potwierdził, że to jest rzeczywiście dziecko urodzone, żeby pójść z papierkiem do... Tutaj a propos tego, to tutaj w Stanach one od razu były bo notariusz w Polsce to jest coś więcej niż notariusz tutaj. Notariusz tutaj to tylko taki papier, ale przez to, że one, właśnie te midwives były przy tych porodach, i zawsze była jakaś, jako apprentice, na przykład jak ja, to było więcej niż jedna osoba i wtedy taka akuszerka mogła już od razu jako notary przybić, że ona tam była i jeszcze byli inni świadkowie poza rodziną, także to już jest w ten sposób rozwiązane, nie wiem, czy to w ten sam sposób można rozwiązać w Polsce, ale wracamy jeszcze do tego łożyska. Bardzo jest jedna ważna rzecz, zaczęliśmy rozmawiać właśnie o depresji poporodowej i tutaj bardzo wiele kobiet ma depresję poporodową ze względu na to, że no w ogóle tutaj więcej kobiet ma amalgamaty, różne takie rzeczy się dzieją i jest ziemia bardziej wyjałowiona niż w Polsce, możecie w to wierzyć albo nie, ale od Roundupa przez tyle setek, no nie setek, ale dziesiątek lat i po prostu kobiety mają tą depresję poporodową ze względu na brak właśnie minerałów, bo dziecko wyciągnęło wszystko z matki. I co się dzieje? To jest bardzo tutaj popularne, nie wiem, czy to ktoś robi w Polsce, ale tutaj po prostu jest specjalny rodzaj wysuszania tego łożyska, robią to kobiety, to chyba aż gdzieś $300-400 kosztuje, dosyć drogie to jest. To się robi na bardzo powolnym właśnie takim piecyku i tak dalej, żeby to nie straciło tych witamin i to się później mieli i one to kapsułkują i można brać, ja wiem, że to tak brzmi obrzydliwie, swoje własne mięso zjadać, jeszcze zwłaszcza jak ktoś jest wegetarianką albo weganką, to już w ogóle odpada, ale rzecz jest w tym, że no nie zjadamy kogoś innego, tylko to jest po prostu część nas samych i tam jest taka ilość hormonów i taka ilość mikroelementów, które są po prostu potrzebne z powrotem dla tego organizmu, że no to jest warte zastanowienia się. Ja tego nie zrobiłam,
ponieważ ja dopiero jak zaczęłam się u tych midwives uczyć, to tak naprawdę wskoczyłam na ten pomysł, bo one mi tego nie powiedziały, bo ja byłam wegetarianką, więc już nie było takiego pomysłu, nie? No ale żeby mi to podpowiedzieć, ale myślę, że może bym coś takiego zrobiła. Jeszcze jest jedna inna wersja, to taki znajomy z Czech nam opowiedział, pokazał zresztą słoik, w którym jest łożysko. Jego żona urodziła w kuchni na stojąco, no i później zakonserwowali to łożysko przy pomocy whisky. Okej, i co z nim zrobili? No po prostu mają w słoiku taką pamiątkę, no nie wiem po co. A okej, bo tutaj jest jeszcze też taka rzecz, że właśnie przez dużo Indian i w ogóle takich Native Americans, to oni mają taki pomysł, żeby to zakopać. Żeby to dziecko, część tego dziecka wróciła z powrotem do ziemi, żeby zakopać był zachował. I drzewo, tak? Drzewo na wierzchu. Tak. A też było, tak? Bez żartów, było, była też taka opcja. No tak jak mówiłeś, że to jest bardzo często, że tak powiem, kradzione i podbierane na właśnie różne kremiki i różne inne rzeczy. I teraz tak. To jest taki temat, sorry, trochę tabu, ale wiecie, że już jak mnie trochę znacie, że już takie poruszałam. Rzecz jest w tym, że bardzo często dużo mam jest okłamywanych, nie tylko tutaj w Stanach, ale wszędzie, że o, twoja ciąża jest jakiś tam problem i no, dziecko jest chore, trzeba usunąć. Proszę się zastanowić i dobrze się dowiadywać wielokrotnie. Nie polecam robić za dużo ultrasound, czyli USG. USG, to mogę powiedzieć, że te midwives, z którymi ja byłam, one miały tylko taki malutki, ręczny USG, który miał malutki taki jakby do mierzenia mikrofonik i tylko było słychać dźwięk. Nie było żadnego ekranu ani nic takiego. I one mówiły, że one się starają tego nie używać, bo dzieci, to tak jak na przykład dla dziecka ten ultrasound, to jest jak dla wieloryba ultrasound z ubota pod wodą. Potrafią wieloryby z tego ultrasound wyskoczyć na brzeg, bo po prostu nie są w stanie tego przeżyć. I jak mogę jeszcze o tym, o dziecku, co dzieci robiły tylko przy tym takim małym ultrasound, to one mi pokazywały, no połóż rękę na brzuchu z dzieckiem i spróbuj teraz. I dziecko po prostu tak potrafi kopać, fikać i tak od tego uciekać, jakby je tam mordowali. To jest przestraszne, także bardzo proszę się zastanowić, bo wiem, że ładują te ultrasound, te USG strasznie kobietom i to jest bardzo, bardzo niezdrowe dla dziecka. Sorry, chciałaś też powiedzieć. Jest, tak, jest świetny wykład doktora Jaśkowskiego na ten temat, gdzie on dokładnie ze szczegółami mówi, jakie to jest destrukcyjne. Podobnie wygląda sprawa z badaniami USG kobiet w czasie ciąży. Musimy pamiętać, że USG to jest fala mechaniczna. Fala mechaniczna, czyli to samo, co bicie paskiem po pośladkach. Jeżeli częstotliwość tych drgań jest dostatecznie duża, to wzrasta temperatura w danym miejscu i powstają pęcherzyki kawitacji. Temperatura pęcherzyka kawitacji może osiągnąć 500 stopni. Denaturacja białka następuje przy 50 stopniach. Jeżeli kobieta jest w ciąży i płód ma wielkość 2, 3, 5 mm, to niszczymy od razu kilkadziesiąt tysięcy komórek. I nie ma potem znaczenia, bo nie ma możliwości odtworzenia tych komórek. Udowodniono, i to badania chińskie, bardzo precyzyjnie wykonane, może opiszę jednym zdaniem. Otóż w Chinach, w niektórych kantonach, istnieje przepis, który mówi, że kobieta nie może mieć więcej niż jedno dziecko. W związku z powyższym, jeżeli kobieta zajdzie drugi raz w ciążę, a jej sąsiedzi to zauważą, to taką kobietę umieszcza się w specjalnym obozie, gdzie czeka na poród. Jak dziecko się rodzi, to komisja chwyta to dziecko za nogi i wkłada głową w dół do beczki z wodą przygotowanej przy łóżku rodzącej, tak żeby widziała, że dziecko jest utopione, a nie sprzedawane, nie handlowane. Otóż na tych kobietach przeprowadzono badania, obliczając dokładnie dawkę promieniowania, dawkę ultradźwięków stosowaną w czasie normalnego badania. I potem, jak się taki płód urodził, dokonywano sekcji i
określono stan poszczególnych narządów. I stwierdzono, że zmiany występują zarówno w narządach miąższowych, jak i w centralnym układzie nerwowym, czyli w mózgu. W związku z tym, że te badania były opublikowane już 4 czy 5 lat temu, zdziwienie budzi, że polski minister zdrowia w ogóle o tym nie wspomina. Przecież praktycznie do 6-7 miesiąca ciąży takie badania są absolutnie niewskazane w normalnie przebiegającej ciąży. Ale one dają zysk kilkudziesięciu czy nawet do 200 zł za właściwie nic. Za 5 czy 10 minut siedzenia przy pacjentce, bo ta diagnoza w tym okresie nie ma żadnego znaczenia dla dalszego przebiegu ciąży, z wyjątkiem takiej możliwości, że może uszkodzić ten płód, a jeżeli serce trafi akurat na powstający zalążek serca i mięśnie czy komórki mięśniowe tego narządu zostaną zniszczone przez pęcherzyki kawitacji, no to po prostu płód obumiera. Dźwięk ma ogromny wpływ, tak samo jak muzyka pozytywna ma wpływ na człowieka, tak samo jakiś jednostajny dźwięk na takie malutkie dzieciątko też ma ogromny wpływ i to wpływ niepozytywny, na 100% niepozytywny, więc lepiej jest nie wiedzieć jakiej płci, co tam się dzieje. Ja nie wiedziałam, innymi metodami. Nie wiedziałam, że to będzie chłopak, nie wiedziałam. Pierwszego wiedziałam i żałuję, że zrobiłam kiedykolwiek ultrasound. Czyli wracamy jeszcze do tej krwi i do tych ciąży. I bardzo często, proszę się zastanowić nad tym, ja wiem, że teraz to tak mówię i to takie będzie okropne, co ja teraz powiem, ale jeżeli ktoś ma grupę 0 krwi, nieważne czy 0 minus, czy 0 plus, no 0 minus to już w ogóle super lepiej, albo jest jeszcze coś takiego jak grupa krwi 0, 0, co ma tylko parę 40 ileś osób, pisze się NULL, 0, 0. I to jest taka grupa krwi, która podobno, nie wiem czy to jest jeszcze ta, ale tak jak mówiłam, że jeden z tych snów od Jezu ufam Tobie z tych snów mówił, żeby teraz nie skłamać, że wszyscy ludzie będą mieli jeden rodzaj krwi kiedyś w przyszłości. Ja sobie tak myślałam, jak mogą mieć różne rasy ludzi taką samą krew i jak my mamy 0 A, B i AB, prawda, i te wszystkie haplogrupy i tak dalej, no ale podobno. W każdym bądź razie jest coś takiego jak 0, 0 i to jest odlot. A wracając do tego, tak ciągle przedłużam, co tak nie chcę tego powiedzieć, dlatego przedłużam. Bardzo często są kobiety, które są w ciąży właśnie z taką grupą krwi i wiadomo, bo mąż ma to samo, więc nic innego nie wyjdzie, okłamywane i lekarze sobie nie zdają sprawy z tego, co robią. To nie lekarze was okłamują, to jest po prostu taki system i tam już odgórnie przychodzi jakaś odpowiedź i dzieje się rzecz taka, żeby właśnie coś jest źle, trzeba usunąć ciążę, oni sobie biorą później taki płód, bo im wtedy już wtedy to nie jest na adrenochrome, tylko to już jest do restauracji z ludzkim mięsem i już wtedy im nie zależy, czy oni padlinę jedzą, bo oni tak samo padlinożercy czy nie, nie robi różnicy, tylko żeby było ludzkie, bo to podobno tak lepiej smakuje, a zwłaszcza z dzieci lepiej smakuje, wiem, już mi się wymiotować chce, jak w ogóle to mówię, sorry, że tak o tym mówię, ale prawda jest taka i proszę bardzo, tak jak mówię, nie polecam za dużo USG, ale proszę posprawdzać na wszelkie sposoby, jeżeli coś się dzieje, bo dlaczego ja to mówię, bo się dzieje właśnie kilku paniom na raz takie coś i dlatego zdecydowałam, że chciałabym powiedzieć o tym na głos i po prostu pomyśleć. Czyli co, są restauracje, gdzie normalnie mówią, że dzieci martwe można tam jeść? Bo nie rozumiem, wyjaśnij proszę. To znaczy nie ma czegoś takiego, że są takie restauracje, to ani ty, ani ja się o takim czymś nie dowiemy, ale tam różne elity i w czarnym internecie, czy tam w czarnym necie coś takiego można znaleźć i to jest. W Stanach to jest na pewno, a gdzie jeszcze okay. W ten sposób. To nie wiem. Dobra, no ja słyszałem, jest taka sieć, znana sieć restauracji, gdzie są hamburgery, big shit i inne takie rzeczy. I że tam też ponoć, taka plotka jest w internecie, że tam też ponoć są abortowane płody i takie sprawy. No, dobra, to zejdźmy już z tych przykrych tematów. Przejdźmy do amalgamatów i implantów. Okej, amalgamaty i implanty, dobra, niech ja sobie też może tutaj powykreślam, żebym wiedziała, na czym stoję. Dzisiaj na końcu tego filmiku dołożysz filmik,
Tak a propos, chciałam się ubrać w też ładną białą bluzeczkę, którą mam, żeby pasowało tak do tego, do tamtego następnego filmiku, który był kręcony w 2016 roku. Tylko, że tak powiem, mój bust nie daje rady i się nie zmieszczę się w tą samą koszulkę, więc jestem z takiej innej. I tam już dawno temu nagrałam i opowiedziałam, ściągnęłam ze strony internetowej jednego pana, który właśnie a propos w Teksasie, tak, z Teksasu, jest i tam jest tak zwanym kłakiem, czyli dentystą, który usuwa właśnie srebrne amalgamaty. I teraz, a propos srebrnych amalgamatów, to jest bardzo ważne, żeby znaleźć odpowiednią osobę, która takie amalgamaty potrafi usuwać i ma pojęcie, jak to robić i tak dalej. Tam są różne takie rzeczy wkładane specjalnie do ust, żeby ta ślina nie ściekała przy robieniu tego, usuwaniu tych plomb i tak dalej. I nie będę opowiadać więcej, tam jest wszystko w filmiku, ale nawet w Polsce proponuję odpowiedniej, odpowiedzialnej osoby, która wie, jak się tym zająć, z taką osobę znaleźć. I tutaj często osoby dostają właśnie helatację, dożylną helatację, tam może być magnezowa, potasowa, jakieś tam inne, nie pamiętam, nie chcę kłamać, ale to są zwykłe kroplówki, które właśnie na zasadzie utleniania pozbywają się tych metali ciężkich po właśnie usunięciu tych amalgamatów z krwiobiegu, z ciała. I jak rozmawiam z bardzo wieloma osobami, to nieważne czy z Polski, czy nawet tu ze Stanów, takiego czegoś nie miały. Dlatego właśnie polecam, żeby używać tego panaceum jako tej formy helatacji, utleniacza tego naszego, na właśnie pozbycie się z krwiobiegu tych wszystkich metali ciężkich, bo one sobie same stamtąd nie wyjdą. One są ciężkie, jak już gdzieś tam siadły, czyli ten merkury, czy jakieś, znaczy rtęć tam siadła, czy coś innego siadło, jakiśkolwiek inny ciężki metal, to on już tam siedzi i on się sam nie ruszy, dopóki nie zostanie utleniony, dosłownie fizycznie podniesiony i wtedy może być wydalony z organizmu. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Jestem pytana również o implanty, tam za bardzo tych implantach nie ma. I teraz ja nie mam pojęcia, co ja mam odpowiadać na to, bo osoby do mnie mówią, że to z tytanium, tytanowe, to niby jest okej. Proszę bardzo poszukać i dowiedzieć się, ja nie chcę się udzielać w tym temacie, proszę się dowiedzieć wszystkiego na ten temat. Co ja mam powiedzieć osobie, która ma powiedzmy 6 implantów za ileś tysięcy dolarów? Wyciągnij sobie to, bo to jest bardzo toksyczne i że ci mówią, że tytan jest, nie jest szkodliwy, to jest kłamstwo. No nie mam takiego sumienia, żeby komuś coś takiego powiedzieć, ale bardzo proszę nie pytać mnie o to, po pierwsze, bo tak jak mówię, nie mam sumienia na odpowiedź, a po drugie, no czytanie i szukanie informacji na ten temat, to zapraszam, polecam. No to teraz lecimy o historii amalgamatów. Ja zrobiłam tłumaczenie ze strony pana doktora Wolf. Później musiałam się próbować dodzwonić, żeby zapytać o pozwolenie, czy to mogę przetłumaczyć i opowiedzieć. W każdym razie strona tego pana to jest www.drwolf.com i to napiszę też. No i najpierw jest taka krótka opowieść, a później jest chronologicznie według dat ustawione, jak po kolei co się działo i co kilka lat to widać, że po prostu widać, gdzie się coś, jakieś nowe stowarzyszenie otworzyło i to widać, że to chodzi o kasę, że to byli propagatorzy tego, żeby te amalgamaty w dalszym ciągu były używane. No i co jakiś czas jest właśnie, że zebrała się grupa ludzi i próbowali to obalić. Więc zacznijmy. Około roku 1830 nowy rewolucyjny materiał dentystyczny do odnawiania czy wypełniania, ja często będę używać dwóch słów, zębów o nazwie amalgam został wprowadzony czy przedstawiony w Stanach Zjednoczonych. Ten amalgam został stworzony czy dopracowany w Anglii i we Francji i zawierał w sobie srebro, cynę, miedź i rtęć. Teraz jest więcej różności tam.
Plomby amalgamatowe nie były otwarcie popierane przez Związek Dentystyczny w Ameryce i w roku 1840 członkowie Związku Amerykańskiego Ugrupowania Chirurgów Dentystycznych ASDS zostali zobowiązani do podpisania przysięgi czy kontraktu, który zabraniał używania rtęciowych amalgamatów. Właściwie kilku nowojorskich dentystów zostało zawieszonych przez tą organizację w 1848 roku za nadużycie czy tam błąd lekarski spowodowany używaniem srebrnych czy rtęciowych amalgamatów. W 1859 roku została stworzona nowa organizacja, która była rezultatem międzynarodowego sporu na temat użytku rtęci w dentystyce. Ta organizacja to Amerykański Związek Stomatologiczny AMA. I tu parę słów tego pana doktora Wolf. Więc jakie chronologiczne wydarzenia miały miejsce, które są rezultatem dzisiejszej kontrowersji na temat plomb rtęciowych? Czy może to te same jak 160 lat temu? I teraz tam jest na jego stronie ta tabela i z tej tabeli będziemy opowiadać historię kontrowersji dentystycznych amalgamatów. I w roku 1819 angielski chemik Bell wynalazł srebrne czy rtęciowe amalgamaty. W 1826 roku amalgamaty po raz pierwszy zostały użyte czy założone w Anglii i we Francji. Znaczy nie, że założone w Anglii czy we Francji, tylko w zębach w tych krajach ktoś po prostu założył te amalgamaty. W 1830 roku amalgamatowe plomby po raz pierwszy zostały użyte w USA. W 1840 roku zorganizowana grupa dentystów, Związek Stomatologiczny, potępiła użycie amalgamatów jako ubogiego, niekwalifikującego się materiału używanego do produkcji plomb, głównie ze względu na obawę zatrucia organizmu przez rtęć w nich zawarto. I raz głaszczą, raz chlaszczą. Zaraz będzie bardziej właśnie na zmianę kolorową. A około 1840 roku zostało uformowane Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgów Dentystycznych i członkowie byli zobowiązani do podpisania obietnicy o nieużywaniu plomb rtęciowych. Ale w 1859 roku, to już Rockefellera czuć, został uformowany Amerykański Związek Dentystyczny, który popierał używanie rtęciowych plomb na materiał wypełniający ubytki jako wybór i tak jest do dziś. Ten związek to jest AMA. W 1926 roku niemiecki chemik dr Alfred Stock zbadał zatrucia rtęcią i zidentyfikował poprzez te badania, że srebrne amalgamaty w ustach były źródłem oparów rtęci. Taki trudny do wypowiedzenia. W 1957 roku Karl Frykholm chyba ze Szwecji przeprowadził badania, których wynik przedstawił, że kiedy ślina ludzka pokryła srebrny amalgamat, rtęć się już nie ulatniała, czy nie wydostawała z plomby. Tylko szkoda, że się w ślinie nie przedostawała do systemu immunologicznego. To po prostu czasami żarty. W 1976 roku Agencja Żywności i Leków, FDA, ogłosiła akceptację plomb amalgamatowych i takie słowo ojcowała albo piastowała ich zatwierdzenie, czy uznanie pod kategorią GRAS, to znaczy, że to jest generalnie rozpoznane jako bezpieczne, głównie dzięki ich długim czasie przydatności czy użytku. W 1979 zaczęły pojawiać się badania w literaturze dokumentujące, że opary rtęci są bezustannie uwalniane z amalgamatowych plomb, głównie kiedy plomby były stymulowane podczas gryzienia czy przez szczotkowanie lub narażone na wysoką temperaturę. I tam w tych filmikach jest właśnie pokazane, jeżeli ktoś pije kawę,
Albo jeżeli na przykład, właśnie to już wcześniej mówiłam, gumką od ołówka jest stymulowana ta plomba amalgamatowa, to po prostu widać te opary. Po prostu groza. W 1984 roku zostały opublikowane badania z autopsji na ludziach, które demonstrowały, iż ilość rtęci znaleziona w ludzkim mózgu i nerkach była bezpośrednio powiązana z ilością rtęci zawartą w rtęciowych plombach amalgamatowych w zębach. Znaczące badania na Uniwersytecie w Calgary, Szkoła Medyczna, zademonstrowały, że rtęć z dentystycznych plomb amalgamatowych może być znaleziona we krwi i tkankach matek w ciąży i ich dzieci w ciągu kilku dni. Czyli jeżeli kobieta była w ciąży i zostały jej założone te plomby amalgamatowe, to w ciągu kilku dni ona już miała tą rtęć we krwi i płód również miał to odkryć. W 1990 roku pierwsze kontrolowane badania efektu amalgamatów dentystycznych zostały opublikowane. Badania cytowały znaczący efekt rtęciowych amalgamatów na różnych tkankach i organach w eksperymentach z małpami i owcami. To o tym filmiku już mówiłam wcześniej, napisałam jego nazwę. Zainteresowanie mediów wzrosło, kiedy telewizja wyświetliła w programie 60 minut segment zatytułowany Czy masz truciznę w ustach? W 1991 roku wiele grup wsparcia o takiej nazwie DAMS, Dental Amalgam Mercury Syndrome, zaczęło być aktywnych w zwiększaniu świadomości konsumentów na temat problemu, jaki stwarzają rtęciowe amalgamaty. Pierwszy pozew sądowy o odpowiedzialność prawną przeciwko producentowi amalgamatów w związku z zatruciem rtęcią został złożony w Tennessee. I tam o tym panu też są filmiki. Aktywiści z grup konsumenckich razem z zaangażowaną legislaturą zaczęli wprowadzać legislację o nazwie tak zwanej poinformowana czy świadoma zgoda pisemna, gdzie dentysta byłby zobowiązany do poinformowania pacjenta o składzie plomby amalgamatowej i potencjalnych skutków szkodliwych czy ubocznych rtęciowych komponentów. Ta legislacja, to jest bardzo zabawne, ta legislacja została przegłosowana na nie w składzie w komisji w Nowym Meksyku. Po tym, jak została przegłosowana na tak, anonimowo, przez tą samą komisję tydzień wcześniej. Więc po prostu żarty żartami, ale ktoś kasę dostał i już nie anonimowo przegłosował na nie. Szwecja ogłosiła, że amalgamaty będą zakazane. Większość dentystów ochotniczo nie używa amalgamatów dla kobiet w ciąży. Pozew sądowy został wniesiony przeciwko ADA za oszustwo i złamanie kontraktu w sprawie problemu amalgamatów. A teraz FDA przejrzała na nowo problem amalgamatów, to jest po prostu żart, jako materiału plombowego i ogłosiła, że aktualnie dowody są niewystarczające, aby potępić amalgamaty. Jakkolwiek rekomendowała ona, aby kontynuować dalsze badania na ten temat, czyli po prostu umyła rączki. W maju 1991 roku Izba Reprezentantów z Illinois przegłosowała uchwałę o nazwie Prawo do informacji albo Prawo do wiedzy, nie wiem jak to. Ta ustawa skierowała coś w rodzaju jak sanepid stanu Illinois do przeegzaminowania istniejących badań i literatury, do sporządzenia raportu dla, i też nie wiem jak tutaj, generalnego albo walnego zgromadzenia stanu Illinois. Jak również poinformowania tej komisji o swoich wynikach i zaleceniach na temat, w jaki sposób pacjenci powinni zostać o nich poinformowani. Powstały dokument odzwierciedlał pozycję ADA na temat amalgamatów, że są bezpieczne, czyli znowu głaszczemy. W 1991 roku mikrobiolodzy z UGA, to chyba Uniwersytet w
w stanie Georgia, czy nie wiem jak to, określili, że rtęć z plomb hamuje czy zahamowuje efektywność antybiotyków. No to jest nasz łańcuszek, dosłownie. Jeżeli my tam na przykład penicylinę pakujemy, teraz już są różne inne formy penicyliny, ale sobie po prostu grzyb nie poradzi, jednym słowem. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła, że narażenie na zatrucie rtęcią z amalgamatów jest wyższe niż przez spożycie ryb, owoców morza, czy z wody albo z powietrza. Czyli matka tutaj w ciąży, jest jej powtarzane, żeby nie jadła ryb, żeby nie jadła owoców morza, ale mówi się, idź, zrób sobie zastrzyk na grypę, albo nikt jej nie mówi o tym, że powinna nie mieć tych amalgamatów w ustach, jak jest w ciąży. Też żałosne. Czyli w sierpniu w 1991 roku Narodowy Instytut Zdrowia, panel szacowania technologii materiałów dentystycznych chyba, wydał oświadczenie o tym, że amalgamaty są bezpieczne. Znowu głaszczemy, przepraszam. I teraz w październiku w 1991 roku dentystyczny panel dyscyplinarny z Waszyngtonu, też chyba tak myślę, że to się tłumaczy, zaproponował legislację etyki dentystycznej, która uczyniłaby nieetycznymi albo karalnymi dla dentystów, aby wymienić jeszcze klinicznie zdatne do naprawy plomby amalgamatowe ze względu na problemy zdrowotne. Propozycja projektu nie przeszła. Czyli jednym słowem, jeżeli taki dentysta, powiedzmy na prośbę takiej osoby, która ma, nie wiem, stwardnienie rozsiane albo raka i ma te amalgamaty rtęciowe, ale jeszcze one są zdatne do naprawy, a ta osoba prosi o to, żeby je wymienić na zwykłe porcelanowe, to według tej ustawy taki dentysta by poszedł do więzienia, ale na szczęście to nie przeszło. W 1992 roku w lutym na corocznym spotkaniu Związku Toksykologii naukowcy medyczni zaprezentowali 5 badań wykazujących szkodliwe efekty dla zdrowia spowodowane eksponowaniem rtęciowych plomb amalgamatowych w organizmie. Ale jakoś głośno o tym nie było. Senat stanu Kalifornia zatwierdził ustawę o nazwie Świadomie wyrażona zgoda w sprawie użytku amalgamatów dentystycznych. Ustawa numer SB934 musi nadal być aprobowana przez zgromadzenie stanowe i gubernatora każdego poszczególnego stanu. Niemiecki Federalny Departament Zdrowia zabronił produkowania i sprzedaży jednego szczególnego rodzaju materiału na amalgamatowe plomby dentystyczne. No ale to tylko jednego. Teraz tu jest kilka słów od tego doktora Wolf, który jest dentystą i się zajmuje właśnie wyłącznie problemami amalgamatów. Więc on pisze tak. Logicznym podejściem do problemu amalgamatów byłoby, aby FDA przekwalifikowała amalgamaty do trzeciej klasy produktów medycznych. Co to oznacza? Taka klasyfikacja wymagałaby od producentów przedstawienia rezultatów badań bezpieczeństwa i efektywności w związku z pozwoleniem na kontynuację produkcji takiego amalgamatu. Innymi słowy, ta kwalifikacja wymagałaby od producentów amalgamatów dowodów w formie badań świadczących o tym, że amalgamaty są bezpieczne. Tak samo jak FDA nałożyła taki wymóg na producentów silikonowych implantów piersi. My wiemy, że silikonowe implanty piersi są bardzo niebezpieczne, bardzo toksyczne, toksyny przechodzą do krwi i do systemu immunologicznego i też mało kto wie, że w zależności, który tam poszczególny ten implant, on musi być wymieniany co 5 albo co 10 lat, ponieważ już po 5 albo po 10 lat już tak bardzo przedostają się te toksyny, uwalniają się, to nie jest trwały jakiś ten implant. Teraz tak, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia i inne zgodnie ustaliły, że rtęć jest trucizną środowiska
i ustanowiły szczegółowe limity na szkodliwe narażenie czy tam eksponowanie, wystawienie w warunkach pracy. I Agencja Ochrony Środowiska ogłosiła amalgamaty usuwane z zębów jako odpad toksyczny. I teraz ten pan tutaj pisze, nawet amerykański związek dentystyczny ostrzega, że materiał pląb amalgamatowych jest toksyczny, niebezpieczny dla personelu stomatologicznego, ale według tego związku jest bezpieczny w ustach pacjentów. Bardzo mi się podoba jego humor tutaj. Najbardziej zagadkowy w tej 160-letniej kontrowersji jest fakt, że w dalszym ciągu jest to kontrowersja. I to są wszystkie prawa, są doktora Bill Wolf i on jest od Holistic Dental Products 2010. Ja jeszcze chciałam dodać kilka słów, że implanty i leczenie kanałowe, czyli że na przykład została dziura i został wyciągnięty ząb, mamy dziurę i ktoś tam nam w ten kanał nałożył jakieś tam, nie wiem, porcelany albo może nawet rtęci czy rtęciowych amalgamatów. Że to jest również bardzo niebezpieczne i ktoś wcale nie musi mieć amalgamatów, a może na przykład właśnie z leczenia kanałowego albo z implantów mieć na przykład raka albo jakąś inną chorobę, stwardnienie rozsiane na przykład, czy coś, jakiś rodzaj choroby właśnie z neuronami powiązany. To był odpad toksyczny, którego nie można się było nigdzie pozbyć, tak samo jak z chlor, który nie ma nic wspólnego z MMS-em, to jest zupełnie inna forma, nie chloryn sodu, tylko jakaś tam inna, nie będę mówić, bo po prostu chemicznie nie wiem. Ale chlor tak samo w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie stał się takim odpadem toksycznym, którego nawet Chińczycy nie brali, tak samo jak tej rtęci, żeby tam gdzieś u nich wyrzucać, gdzieś tam, bo dużo miejsca mają. I zaczęto podawać właśnie ten chlor, wlewać do wody i w pewnym momencie zrobił się środek, tak jak może opowiadałam wcześniej, zrobił się środek dla pań do czyszczenia domu i panie wszystko chlorowały, czyli sobie wlewały toksynę wszędzie naokoło domu. I tak samo jest właśnie z tą rtęcią, nie było się gdzie jej pozbyć, to ją włożyli ludziom do zębów. Pomijając fakt, że chcą się depopulacja i eugeniks i chcą się ludzi pozbyć, to już jest inny osobny temat. Więc myślę, że chyba mamy problem amalgamatów zakończony. Dobra, wiesz co, przypomniałem sobie teraz, przedtem wspomniałem o czereśniach, przeszliśmy na porody, a zapomnieliśmy o tych czereśniach, więc dopowiedz temat samych czereśni. Co jest w czereśniach? To tak ze mną bywa, że jak zacznę opowiadać, to czasami zdarza się, że nie wracam. O czereśniach. Kiedy miałam właśnie mieć drugi poród, który miał być z midwife w domu, w wodzie i tak dalej, najadłam się dużej ilości czereśni. I teraz okazuje się, że czereśnie mają w sobie bardzo dużo ormusa naturalnego. Naturalny ormus, czyli te wszystkie mikroelementy łącznie ze złotem są w czereśniach, zwłaszcza tych takich biało-czerwonych. Polecam, teraz macie sezon. I kiedy ja się tego najadłam, to był wieczór i się za przeproszeniem musiałam iść do ubikacji bardzo szybko i się zastanawiałam, czy ja rodzę, czy to tylko musiałam pójść do ubikacji. Okazało się, że jak już się później nauczyłam i poczytałam, te czereśnie, przez to, że mają w sobie tyle ormusa, oprócz tego, że właśnie przeczyszczą nam wszystko, bo mają ten ormus w sobie, to właśnie wywołały u mnie poród i bardzo polecam paniom, które się szykują do porodu i już mają właśnie termin najeść się czereśni, a jeżeli nie mają jeszcze porodu, to tak umiarkowanie, poproszę. I okazuje się, że te midwives, z którymi się zaczęłam uczyć jako apprentice, jako uczeń, miały dwie takie restauracje. Jedno danie było jakieś meksykańskie, restauracja. Nie wiem, bo tam nigdy nie byłam i nie zjadłam tego, ani w tej drugiej. Druga była jakaś, nie chcę kłamać, ale z Ameryki Południowej. To były dwa inne dania. Meksykańskie było takie ostre danie, a tamto inne było takie słodkawe i te dania miały w sobie właśnie z jakichś tam warzyw i przypuszczam, że przypraw, właśnie bardzo dużo ormusu w sobie i właśnie pomagały wywołać poród.
przez to. Więc to tak się zalecam, jak pani mają jakiś problem i tak już są przy terminie albo po terminie, żeby się właśnie nauczyć i żeby coś takiego skonsumować. No dobrze, tylko powiedziałaś o dwóch daniach, półsłodkie i ostre, i teraz będziesz miała tonę pytań, co to były za dania, więc dlatego mówię, albo powiedz, że nie odpowiesz na to pytanie, albo... Nie odpowiem na to pytanie. Nie byłam w żadnej z tych restauracji, nie wiem, które to były dania, nie wiem, co w nich było, tylko tak wiem, że jedno było z Ameryki Południowej, takie było słodkawe, a tutaj bliżej nas z Meksyku było ostre. To były przyprawy plus warzywa. Nie wiem, co to było. Nie odpowiem na to pytanie. Czereśnie w Polsce. To polecam. Dobrze. Czyli w Polsce żywimy się czereśniami, wtedy mamy ormus. Dobra, następny temat. Jak wybielić zęby metodą prawie za darmo? Czekaj, to już przeskoczyliśmy aż tutaj. Okej, jak za darmo? To dałam ci link do filmiku, możesz podać. Tych filmików jest pełno, ja wybrałam taki, żeby wszyscy wskoczyli, że o, dużo ludzi to zrobiło, bo tam 2,4 miliona było wyświetleń. Robi się coś takiego. Bierze się ginger, imbir. Powiedziałeś, że można kupić w Polsce też w korzeniu normalnie imbir. Tak, bez problemu. Trzeba będzie go obrać i wydusić, nie wiem, jakoś tak albo drobno bardzo posiekać, że się taka zrobi wręcz miazga. I tego będziemy potrzebowali pół łyżki tego imbiru. Później 1/4 łyżki sody oczyszczonej. Są przepisy, gdzie to jest sól, nie soda oczyszczona, tylko sól. A my robimy sodą oczyszczoną, bo ja kiedyś robiłam pasty, bo mój syn młodszy ma jakiegoś fioła na punkcie mięty i nie może mieć nic z miętą, więc od małego robiłam pasty, tylko ja to tak robiłam od razu, jak braliśmy, to tak robiłam i na przykład dałam wody utlenionej, sody oczyszczonej i na przykład ziemi okrzemkowej i takie coś robiłam i on tym mył zęby. On na początku miał problem z zębami, jak był mały. I później to już wszystko przeszło i jest wszystko pięknie, mają ładne białe zęby. Oczywiście będą potrzebowali aparaty, no ale gra. Jeszcze mama się nie dorobiła do tej pory. I później tak, robimy jeszcze pół łyżeczki, nie łyżki, tylko pół łyżeczki soku z cytryny i to mieszamy. I ta dziewczyna to pomieszała trochę z pastą. Ona tam jakąś okropną pastę miała, typu taką normalną. Więc można dodać trochę ziemi okrzemkowej, żeby to się jeszcze bardziej zagęściło, albo po prostu nie dodawać już nic, żeby nie rozdawać pasty. Bo chyba, że ktoś ma jakieś fajne pasty, także no, tej co ona tam akurat nie używa, to nie polecam. Więc jeszcze raz, 1/2 łyżki imbiru, z takiego zduszonego, 1/4 łyżki sody oczyszczonej i jedna, ale łyżeczka cytryny, to mieszamy i tym myjemy zęby. No ale to jest tylko na raz, bo to się od razu utleni. Bo co tam zachodzi, taka reakcja, utlenianie, ponieważ imbir jest bardzo silnym antyutleniaczem. I mamy cytrynę jako ten nasz aktywator i jako kwasek, nie? Tak jak do MMS-u kiedyś, kwasek cytrynowy. Zachodzi reakcja utleniania, myjemy ząbki i są białe. Super, teraz szumy w uszach. No, powiem ci, że też zaczynam słyszeć dziwne buczenie w nocy. Tutaj też Dorotka wcześniej to zaczęła słyszeć. Nie wiem, czy to wynika z jakichś anten, czy nie dookoła, bo nic tutaj nowego nie instalują. Natomiast czasami się zdarza, że w nocy nagle wszystko w pewnym momencie znika. Czyli tak jakby coś było wyłączone i to jest takie bardzo jakby odległy dźwięk, takie buczenie, ale strasznie daleko gdzieś. Nie wiadomo, co to jest. Dziwne. Okay. No więc może ty masz jakieś rozwiązanie. Proszę się liczyć z tym, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to tam są jeszcze dwa filmiki u pana Zagórskiego, moja przygoda z MMS-em, to tam trochę opowiadam o tym i moje dzieci szczepione versus nieszczepione. I oczywiście polecam przejść przez wszystkie odcinki u Aleksa, przez wszystkie wideo. I chciałam powiedzieć, może mnie Aleks poprawi jeszcze, że jak ktoś ma tak z 20 dolku, zwłaszcza tutaj z tej amerykańskiej strony, żeby rzucić Aleksowi tam na Porozmawiajmy TV, to zapraszam, ponieważ on się nie upomina o pieniążki, że tak powiem, jako chyba jedyny, żadnych nie ma pod spodem napisów ani nic takiego. I co się stało? On się teraz zajął tym, co robimy razem i tam mało ma innych osób,
a na YouTubie wszystkie jego filmiki, teraz już mamy chyba 8, popraw mnie jak się mylę, to... Tak, teraz to jest 9. Znaczy, tu cię poprawiam, na końcu filmu każdego zawsze piszę wspieraj, porozmawiajmy TV, ale zapewne nikomu się nie chce zostać do ostatniego. Nie lubię czegoś takiego, żeby tak prosić, no bo to tak nie wypada. No to teraz ja proszę w twoim imieniu. No to dziękuję. Wszystkie filmiki, oprócz jednego, żeby nie kłamać, zostały, jak to się mówi po polsku, zdemonetyzowane. Takie trudne słowo dla Krysi Tuchałowej, więc wiem, jak jest w Polsce, to z Polski tak nie będę mówić, czy możecie się dorzucić, czy nie, ale tutaj z tej strony, z Ameryki, to chyba każdego stać tak z dwie dychy rzucić i nie będzie miał strasznego problemu. No, żeby chłopak dalej dawał radę i robił te filmiki i miał za co jeść, że tak powiem, bo tak go trochę skasowałam z 9 na 1 tylko, który dostał pieniążki za to. Znaczy jeszcze jest taka rzecz, że YouTube zabrania mówić na te tematy, które robimy. 2 filmy dotychczas zostały usunięte całkowicie z YouTube'a, dlatego że mówimy o MMS-ie, czyli okay. To podpada pod paragraf na YouTubie, YouTube'owski paragraf, spożywanie rzeczy nie nadających się do jedzenia, takie coś. Okay. No więc usunęli 2 filmy i teraz przez tydzień miałem bana, nie mogę wrzucać żadnych filmów przez tydzień. Jeśli coś takiego jeszcze będzie, to usuną cały kanał. Także... Okej, okay, to może nie wrzucaj tego bo tu rozmawiamy jeszcze o takiej, że właśnie przed chwilą chciałam zauważyć, jak rozmawialiśmy o tym mięsku i restauracjach, to tak mi rąbnął komputer i prąd w całym domu wyłączyło, więc wielki brat nie śpi i musieliśmy to w ogóle jeszcze raz skręcać. Co się dzieje? To może nie wiem, może po prostu w ogóle wrzucaj tylko na swoją stronę. A strona do Aleksy, bo dużo osób się pyta, jest porozmawiajmy.tv, tak? No nic prostszego nie może być. No po prostu trzeba wpisać nie w Google, tylko u góry porozmawiajmy.tv. No i już jest. Nie żadne okay. YouTube porozmawiajmy.tv, tylko po prostu porozmawiajmy. Okay. No tak widzisz, samo jak www, nie wiem, www.pl czy coś. No. Okej. Okay. I tam u Aleksa na pewno, jeżeli nie ma na YouTubie, u Aleksa są wszystkie na porozmawiajmy.tv. Koniec. Dobrze, jeszcze chciałaś pokazać jakieś książki. Co to za książki? Tak, jak mogę, to zaczęłam opowiadać, że znalazł się kolega, po 20 latach mnie znalazł i zaczęliśmy rozmawiać właśnie, pozdrawiam kolegę, zaczęliśmy rozmawiać o rozmowach z Bogiem i rozmowy z Bogiem. Ja mam tylko 3 tomy. Gościu się nazywa Neil Donald Walsh, pisze się WALSCH. Rozmowy z Bogiem, jak się wpisze, to się na pewno pokaże. I to jest, ja mam tylko 1, 2 i 3 tomy po polsku. Ja tego nie czytałam po polsku, ja to po angielsku przeczytałam. Mama jakoś nie zabrała. Wszystko zabrała, jak pojechała do Polski po polsku, ale jakoś tego nie zabrała. I to polecam dla osób przede wszystkim, które mają problemy psychiczne albo problemy z alkoholem. I tak jak rozmawialiśmy kiedyś, osoby, które miały, ja tam użyłam słowo chlor i tak dalej, chodziło mi o to, że te osoby żyją w ciągu jakiegoś bytu, istnienia, poza normalnością w jakiś sposób. Po prostu piją ten alkohol i są na tym samym poziomie przez długi czas. Okazuje się, że bardzo wiele z tych osób, jedna pani definitywnie ma fioletową aurę i wiele z tych osób ma bardzo właśnie wysoką aurę, są bardzo sensytywnymi osobami. To taka dobra lektura właśnie. Też mamy tutaj następną książkę, już mówiłam, że będziemy rozmawiać o Drun Valo Melchizedek w następnych, Jezu Fantowie w następnym. I ja jak zaczęłam go czytać, zaczęłam od 4 książki, Świetlisty wąż, Drun Valo Melchizedek, o jego przygodach. I my zaczniemy od 3 książki, a później przejdziemy do 1 i do 2. Się okazuje, że jest bardzo, bardzo właśnie dużo spójności i jedności z Jezu ufam Tobie. I Jezu ufam Tobie, tak jak wcześniej przed chwilą wspominałam, jest szybszym doprowadzeniem do rozwinięcia się Merkaba. I to tak właśnie o tym Drun Valo Melchizedek. I jeszcze mamy Zwiastuni Świtu. Tak to hasło, jeszcze raz może tak uściślimy, to hasło Jezu ufam Tobie, to masz na myśli tą mudrę, te 2 mudry plus wirowanie. Cały system, cały system kręcenia się, który jest w odcinku 8 wyjaśniony. To się właśnie doprowadzało do rozwoju właśnie
szybszego, ponieważ u niego to było bardzo dużo medytacji i tak wieloletnia praca, a tutaj to ma być bardzo szybkim, przyspieszonym po prostu, w szybszym tempie. I też fizycznie, że to tylko 3 razy dziennie się pokręcić, o właśnie pan Marek Królikowski, tak? Pozdrawiam. Właśnie rozmawialiśmy i mówi, o już się zaczynam kręcić. To ja teraz tak stwierdziłam, że tak egoistycznie chyba muszę zacząć się więcej kręcić, żeby nie zostać w ogonku, bo zostanę z tyłu, bo ja się kręcę tylko raz na dzień, a już są osoby, które na pewno wyżej ode mnie stoją, jak się zaczną kręcić 3 razy dziennie, to szybciej do tego dojdą, więc nie chcę tak zostać z tyłu. Ale na pewno osoby, które są bretarianami, albo właśnie już tak, że tak powiem, na takim poziomie troszkę wyższym na pewno, dużo wyższym chciałam powiedzieć niż ja, dojdą do tego na pewno szybciej. I na pewno właśnie niejedzenie, na pewno to będzie przyspieszało. Teraz jeszcze idziemy do Barbary Marciniak, Zwiastuni Świtu. Ja mam tylko 2 książki po polsku, jakoś mama ich też nie wzięła, a inne wzięła. I mamy tutaj Ziemia Zwiastunów Świtu po polsku i Świetlana Rodzina, przepraszam. I pani się normalnie nazywa, tak jak po polsku się pisze, Barbara Marciniak, ale jakbyście usłyszeli po angielsku, to w ogóle jakoś Marciniak wypowiadają, że nawet nie wiedziałam, o kogo chodzi. To polecam i to jest dla tych osób, które są zainteresowane channelingami i tymi wszystkimi różnymi wizjami i tak dalej. Zwłaszcza z Atlantydy, tak. To było z Atlantydy tutaj? Tak. Tam. Nawet widzisz, dużo nie pamiętam z Atlantydy tego. Było. Naprawdę nie pamiętam tego, jak słowo daję, a widzisz, a popatrz, cały czas strzelam jakimiś rzeczami, które zapamiętałam, o, bo tam było powiedziane tak i to się jakoś powiela. Na przykład z tym, że w moich snach było powiedziane, będzie jeden rodzaj krwi, a na przykład u niej było powiedziane, będzie jeden rodzaj kolor skóry, taki mleczny. No i takie różne, przeróżne rzeczy mi wracają do głowy, ale że, kurczę, ja chyba naprawdę zapomniałam o tej Atlantydzie, już mi 3 osoby mi to powiedziały. Jedna pani Basia powiedziała, że byłam jakimś naukowcem. To znasz tą panią? Tak, Barbara Wojtkowska. Okej. Okay. Jeden pan mi powiedział, o bogini, byłaś moją żoną i tam nosiłaś ten diadem na 8, a jeden pan powiedział, że zajmowałam się coś ze zwierzętami. I teraz, o jak sobie już to przypomniałam, to może jeszcze 2 słowa o tym powiem, ponieważ kiedyś do tego dojdziemy, jak będziemy rozmawiać o Tesli, miałam kiedyś taki sen. I w tym śnie było powiedziane, jak mi czasami tam huknął, to aż się obudzę, było powiedziane, Tesla was an ogre. Wiesz, więc po polsku Tesla był ogrem. Ja sobie myślę, Boże, co za bzdura, normalnie. Następny jakiś głupkowaty sen. Tesla był ogrem. No i dobrze, zapomniałam o tym śnie, ale za jakiś czas, przez to, że coś sprawdzałam, co było, co jest tak naprawdę, o co chodzi ze Statuą Wolności, przeszłam całą drogę aż do Rzymu i tak dalej i skąd się wzięła ta Statua Wolności, jaka to bogini i tak dalej. I tam było właśnie powiedziane, że ta bogini była an ogre, ale się pisze A-U-G-U-R, A-U-G-U-R. Wypowiada się ogre, a pisze się inaczej. I o co to chodzi? Taka osoba, która była an ogre, ogrem powiedzmy, była tak jakby, jakby to dobrze powiedzieć, rodzajem właśnie takiego medium, przepowiadacza przyszłości, z taką osobą, która mogła to czytać na przykład z ruchów ptaków, albo z zachowań zwierząt, albo właśnie to chodzi o zwierzęta. To jest powiązanie... Wyrocznia, czyli oracle? Nie oracle. To jest rodzaj powiązania człowieka z odczytywaniem, możliwości odczytywania zwierząt, rozmową ze zwierzętami, porozumiewaniem się ze zwierzętami i odczytywania po ich ruchach przyszłości. To jest taki rodzaj. I rzecz jest w tym, mam pełno różnych takich panów, którzy takie dziwne rzeczy mi opowiadają. Jeden pan opowiada mi taką rzecz i zaczynam z nim rozmawiać i sama zaczynam ten temat. Nie wiem dlaczego, ale właśnie zaczynam do niego mówić o tym, że zanim jeszcze tak naprawdę rozmowa się rozwinęła. A był sobie taki Tesla i on podobno był ogry, bo coś się stało do mnie. Kilka dni później, jak ja już to wszystko rozkminiłam i przeczytałam, o co chodzi z tym ogrem, ja mam taki sen, jest powiedziane you are an ogre. Ja sobie myślę, dobra, już mi tu nie wmawiajcie, nie? Że ja jestem
też ogrem i że mogę się porozumiewać ze zwierzętami, a wcale czegoś takiego nie mam, chociaż troszeczkę mam, zaraz opowiem. Wracamy teraz do pana. Zaczynam panu opowiadać właśnie tą całą historię. Nie wiem dlaczego i ten pan zaczyna do mnie mówić, a ja tak mam. Ja sobie idę i sobie rozmawiam ze zwierzętami i potrafię wydać dźwięk z siebie i to zwierzę normalnie nie może wyjść z podziwu, że ja tak potrafię. Że ja tu taki duży człowiek się nie mieszczę w kadrze tego zwierzęcia, jakiegoś małego ptaszka czy jakiegoś tam innego małego jeżyka, o jeżykach pan opowiadał, a normalnie w szoku nie może wyjść. I to mi trochę przypomina, jak te byty, jak się nabrałam tego złotego, białego proszku złota i te byty nade mną stały, takie świetliste i tak stoją i tak sobie mówią, ja to słyszę, nie? Jak ona to zrobiła? Tacy wszyscy w szoku. Jak ona do tego doprowadziła, że ona nas widzi? I tak samo podobno właśnie, że te zwierzętka dla tego pana nie mogą wyjść z podziwu, jak on to zrobił, że on zrobił taki nasz odgłos. A jak będziemy rozmawiać o Drunwalu Melchizedek, to się okazuje, że dokładnie takie rzeczy się działy tam do dzieci różnych i to się jest właśnie powiązane z ciemnością i z różnymi abilities, umiejętnościami dzieci, które właśnie miały takie przeróżne, nie tylko ze zwierzętami, ale właśnie, że mogły się, to się wszystko odbywa właśnie przez serce i wydaje się dźwięki, można na przykład z końmi porozmawiać albo z jakimiś innymi zwierzętami. Czyli no porozmawiałam sobie z tym panem, jeszcze nie dokończyliśmy, z wieloma panami nie dokończyliśmy rozmowy, ale to była jedna z takich przedziwnych rozmów. I wiem, że coś jeszcze miałam powiedzieć, ale nie mam pojęcia, co to było. Na pewno dojdziemy do tego wszystkiego, do tych rozmów właśnie, jak to z tymi zwierzętami. A, już mi się przypomniało, chodziło o to, że do mnie przychodzi sowa i to nie jest żart. Tutaj dosłownie tu jest drzewo, ja mam pokój nad tym pokojem i przychodzi sowa w nocy i już teraz dawno jej nie było, dobrze, bo najczęściej to ktoś umiera. Kwili inaczej, jak ktoś ma umrzeć, a kwili inaczej, jak ktoś się ma urodzić. Nawet na poczęcie kwili i na poród kwili. A huczy właśnie bardziej na że będzie czyjaś śmierć, jak mój, do takiego stopnia, że jak mój dziadziu w 2018 w styczniu miał umrzeć, to było we wtorek, pamiętam jak dziś, i sowa nie mogła przyjść, albo po prostu nie wiem, wiedziała, bo w tą noc ja poszłam spać do syna, do pokoju, bo się źle czuł i poszłam do niego spać. I nie wiem, jakby jakimś cudem ta sowa wiedziała, że ja nie będę tam spała, i jadąc z młodszym synem, wracając z lekcji czytania, bo na czytanie chodził, to wracaliśmy i ta sowa mi przeleciała przed autem, wracając do domu, tak mi przeleciała przed autem, że dotknęła o szybę. Ja myślałam, że ja biedne zwierzę zabiję, a dopiero później się, aha, jeszcze w tym samym momencie była sarna na pół żywa. Okej, ja będę zaraz płakać. Ale zanim jeszcze ta sowa, to wracaliśmy od pani nauczycielki z angielskiego z czytania i była sarna na pół żywa na drodze. Ja się zatrzymałam i chciałam tą sarnę z tej drogi ściągnąć i dosłownie byłam nad tą sarną, tam płakałam. No i się okazało, że w czwartek to już dziadu nie żył. Także no coś mam z tymi zwierzętami, to na pewno, ale nie mam tak, że sobie pogadam jeszcze z nimi i jak teraz czytam tą trzecią książkę właśnie po to, żeby o tym opowiedzieć, to tam jest bardzo właśnie dużo właśnie o tej ciemności i tak dalej i tym porozumiewaniu się przez serce i będziemy o tym mówić i jedno właśnie jest takie, że się wydaje dźwięki do zwierząt, którymi się właśnie można posługiwać i to jest właśnie wychodzi z serca. Także no chyba wszystko już opowiedziałam. Okej, okay, jeszcze tutaj mamy, aha, wiem, o tym Kindalu, bo się wracam o stronę, bo żeśmy przeskoczyli. Okej, jest Kindle. Jest takie urządzenie, które polecam i były rozmowy o tym między mną i osobami. To jest środek tego urządzenia. Jest taka zwykła wanienka do stóp. I Alex mówi, że ma coś takiego i że to tak średnio zawsze dostaje ten sam kolor, a ja to po prostu robiłam tutaj na rodzinie i na innych osobach, dlatego to jest takie, nie wiem czy to widać, trochę żółtawe. I to u wielu osób były inne kolory, jaśniejsze, ciemniejsze, czasami całkiem czarne, czasami z pianą, mniejszą pianą albo taką kompletnie dużą pianą. Także to coś na pewno robi i polecam. I jeszcze raz z tym urządzeniem właśnie
plazmowym, tylko polecam lepsze sobie kupić, bo ja sobie kupiłam najtańsze i się, tak jak Alex mówi, psuje. To jest, nie wiem, czy to będzie widać, taka firma i to jest to najtańsze, a polecam sobie kupić troszeczkę droższe, bo to było takie za 20 dolków. Mhm. Tak, moje doświadczenie z tym od stóp, no jest takie, znaczy doświadczenie, no na filmach na YouTubie jest tak, oni się chwalą, że jak włączysz to, no to ta woda będzie bardzo brudna przez to, że toksyny wyciąga. No moim zdaniem jest to bzdura, toksyn to nie wyciąga w ten sposób i dlatego ta woda jest no, brudna, tylko te toksyny gdzieś w środku organizmu się wydzielają, a woda jest brudna, ponieważ po prostu jest elektroliza i te metale, tlenki metali, które się wydzielają podczas tej elektrolizy, zabrudzają tą wodę. Także ta brudność wody moim zdaniem nie ma nic wspólnego z ilością toksyn wydzielonych. Takie coś. Toksyny są wydzielane gdzieś tam w środku organizmu i organizm jest wyczyszczany, ale to nie ma nic wspólnego z brudnością tej wody. Okej, to pytanie takie, a spróbowałeś kiedykolwiek, tylko to chyba trzeba by było nowe, nawet chciałam powiedzieć, I'm willing to buy a new one, że mogę kupić nowe urządzenie, bo teraz mi przyszło do głowy coś takiego, żeby kupić nowe urządzenie i sprawdzić nowe urządzenie bez wkładania nóg, czy zrobi nam ciemną wodę, czy nie. Dobra, kupię i zrobimy taki eksperyment. Zobaczymy, czy to działa. Podejrzewam, że będzie woda brudna normalnie. Sprawdzimy. Ja nie próbuję, wiesz, przeskoczyć cię i mówić, że o tak czy nie, ale tak właśnie to mnie zainteresowało i jestem ciekawa, czy tak by było. No przypuszczam, że to, które już było wielokrotnie używane, ono jest nawet na zewnątrz brudne, więc przypuszczam, że już samo wypuściło jakiś tam kolor, nie? No dobra, to mamy tak. Teraz tak, byłam pytana o wahadełkowanie, wiem, zaraz wrócimy tam do szumu w uszach. Byłam pytana o wahadełkowanie, nie będę nikomu wahadełkować, to nie jest moja rola, przepraszam. I mało tego, bardzo nie lubię, jak jacyś tacy pseudofachowcy wahadełkują i diagnozy robią jakichś tam ludzi, ile kto ma w skali Bowisa i tak dalej, no bo kto cię upoważnia, człowieku, do tego, żeby publicznie pokazywać, że dany człowiek ma 5 tysięcy, inny ma 10 tysięcy w skali Bowisa i jeszcze inne rzeczy. To jest po prostu robienie sobie popularności, szukanie klientów, ale to jest głupota. I w ogóle wahadełkowanie, no to jest w pewien sposób subiektywne, trzeba się wyciszyć i tak dalej. Jeżeli ktoś przed kamerką to robi, to już sam fakt, że kamerka patrzy na to, zakłóca sam proces diagnozy, więc wszelkiego typu wahadełkowania czy diagnozowanie wahadełkiem przed kamerą to jest idiotyzm, zwykły idiotyzm i nie należy tego robić. Takie jest moje zdanie. No. Okej, to popieram jeszcze, jak mogę jedno słowo. Kiedyś był taki sen, jak zaczęło się od Jezu ufam Tobie, że na te, jak to po polsku, że tyle, ile kryształów w płatku śniegu, tyle osób się może kręcić, czyli grupa 200. I później były pytania, czy wybrać tylko osoby z fioletową aurą, czy coś. Nie, wszystkie. I wszystkich ludzi trzeba szanować, wszyscy jesteśmy jednością, ale jeżeli ktoś się wybiera już do osoby, która wahadełkuje, to poproszę taką osobę o zdjęcie aury, poproszę. Jeżeli to zdjęcie aury jest mniej niż zielona, czyli możemy mieć zielona, niebieska, to co nas uczą indygo i fioletowa, a tak naprawdę w kolorach to będzie zielona, niebieska, fioletowa i taka amarantowa, to nie ma co do takiej osoby iść, ponieważ taka osoba nie jest w sercu jeszcze i jeżeli nie jest w sercu, to znaczy, że, żeby nikogo nie obrazić teraz, no taka osoba może kogoś po prostu wykorzystać, bo nie jest w sercu. Jeżeli ktoś jest w sercu, w ten sposób, jeżeli ktoś jest w sercu, nie jest w stanie zrobić nikomu krzywdy i nikogo oszukać, bo to jest Christ consciousness, czyli świadomość Chrystusowa. Tak bym powiedziała. Dobrze, a propos koloru aury. Jest to też zmienne i można sobie zmieniać kolor aury, wystarczy się nauczyć zmieniać kolor aury. Dwa filmy kiedyś, wiele lat temu zrobiłem z Aleksem Polańskim, który ma to urządzenie do badania koloru aury, no gdzie dotknąłem tą sondę,
wchodziłem w różne stany umysłu, aura się zmieniała, więc można się skurwić, można wejść w stan medytacyjny, aura się zmienia, więc no to jest... Tak, no miałam właśnie powiedzieć, że jeżeli się ktoś zdenerwuje, to nieważne jaką ma aurę, może być na fioletowej czy tam jakiejś amarantowej, a się zdenerwuje i potrafi w ogóle rypnąć jakimś pomarańczowym czy czerwonym. Także taki zupełnie wyluzowany i spokojny człowiek też takie rzeczy potrafi. Okej, dobrze, czyli mamy, teraz żeby nie było, wracamy, bo ja się ciągle zapominam, wracamy do szumu w uszach. Siedziałam, dosłownie jak mnie bolał ten kręgosłup, odpisywałam na 150 e-maili i siedziałam na kanapie, oglądałam jakiś YouTube. Wszedł pan, który się nazywa Nie wierzę w koronawirusa. Tak jak się porozmawiajmy TV, to Nie wierzę w koronawirusa, taki jest tytuł jego kanału. I tam pan mówił, troszkę podkradł ci wideo, za które mam nadzieję się nie obrażasz, i porównał pana Podleckiego z czasów, kiedy normalnie z tobą rozmawiał, do czasów, kiedy tam już dziwne rzeczy się działy z panem Markiem, którego zresztą znałam, i to była taka pierwsza osoba, zanim jeszcze 4 lata temu my się zgadaliśmy, ani jeszcze z innymi osobami, to przez to, że właśnie pan Tarasiewicz, że tak powiem, pykał, Krzysztof Tarasiewicz, to się skontaktowałam z panem Podleckim i z panem Markiem Podleckim i z panem Krzysztofem Tarasiewiczem, bo widziałam jego aurę. Znaczy u mnie się to, tak jak mówię, zaczęło właśnie od iskierek, takie pykanie, i później dopiero właśnie ta aura zaczęła się pokazywać. I to tylko w tych górnych kolorach. Tak, Marek Podlecki był atakowany psychotronicznie po to, żeby go zdyskredytować, no i w końcu został zamordowany psychotronicznie. To wiem z pewnych tam, no pewien znajomy, który ma znajomego w jakichś tam kręgach, no podpowiedział, że Marek Podlecki za dużo gadał na pewne tematy, w związku z tym, aby go zdyskredytować, atakowano go psychotronicznie, żeby sfiksował, i no i to się stało, i później go zamordowano. I no przykro nam bardzo i współczujemy jego mamie. Co się stało jeszcze oprócz tego? Pan, w ogóle osoby, które widzą, bardzo często wzięły właśnie MMS i albo biały proszek złota. Tak, my jesteśmy w tym złotym panaceum pomiędzy, a ktoś wziął albo po tej stronie. To już opowiadałam w wcześniejszych wideo, proszę się wrócić wcześniej. Ale rzecz jest taka, że mieliśmy parę rozmów z panem Markiem i co się stało, jeżeli się bierze nawet MMS jeszcze z kwaskiem cytrynowym, wcześniej się wzięło, tak jak opowiadałam tam w moja przygoda z MMS-em u pana Zagórskiego, to tak się stało, że ja potrafiłam słyszeć, jak gniazdka dzwonią w ścianie. Tylko że tu ściany są takie z papieru, nie tak jak w Polsce, to w Polsce może te gniazdka troszkę mniej dzwonią, bo tam mimo wszystko ten mur to wycisza, no a tutaj dzwoniły przeokropnie, i to jest jedna z tych rzeczy, które, jak mogę jeszcze do autyzmu nawiązać, dzieci autystyczne machają rękami, ponieważ zakłócają falę, która do nich przychodzi, ponieważ mają tak wszystko wyczulone, a przez to, że mają tyle metali ciężkich w sobie, to im jeszcze to w głowie gorzej dzwoni, że tak powiem. I one, dla nich to jest straszne, żeby było Wi-Fi włączone w domu dla dzieci autystycznych. To jest dla nich straszne, że są w jednym pokoju jest na przykład 5 lampek włączonych do gniazdka, ponieważ co ja robiłam, jak to tak się, że tak powiem, zwymiotowałam tym po tym MMS-ie tymi wszystkimi rzeczami, proszę to obejrzeć. I tak się wyczyściłam, że chodziłam i wyciągałam z gniazdek na wieczór lampki, nic nie było włączone, i ja nawet te takie zatyczki dla dzieci wkładałam do gniazdek, żeby ten plastik chociaż to trochę wyhamował ten głos, bo tak strasznie byłam, ten słuch się poprawił. To się nie stanie, proszę się nie obawiać, to się nie stanie przy tym, jeżeli będziecie brać złote panaceum powoli. Ja wzięłam MMS po pierwsze i wzięłam go strasznie za dużo i go przedawkowałam. Dostałam ten Herxheimer, zwymiotowałam i numer 2, z dwóch stron wszystko poszło. I dlatego moje wszystkie zmysły tak na raz w jednym dniu tylko po tym się wyostrzyły do takiego stopnia. Ale jeszcze mówiłaś, wspominałaś kiedyś, że ormus brałaś, bo teraz powiedziałaś, że MMS. To było wynikiem ormusa czy MMS-a? To było, jeszcze wtedy to było MMS.
to było z MMS-u, że te wszystkie takie ziemskie zmysły to się właśnie z tego MMS-u tak strasznie pobudziły, że dotyk, smak, słuch, węch, to wszystko było takie, o matko. Po jakim czasie brania tego? A bardzo krótkim, bo widzisz, a nie oglądałeś moich filmików wcześniejszych. Już teraz mam cię tu. Rzecz się stała taka. Nieważne, czy oglądałem, czy nie oglądałem. W każdym razie wielu nie oglądało i chciałoby wiedzieć. To zapraszam do obejrzenia wszystkich, ciebie też. Nie, no rzecz jest w tym, że wtedy ja byłam, jeszcze karmiłam młodszego syna pierwszą i nie mogłam tego brać przez 3 tygodnie i po kilku dniach doszłam do 15 dwa razy dziennie i stwierdziłam, chyba 3 dni brałam 15 dwa razy dziennie i stwierdziłam, że nie mogę tego robić i że muszę przestać i zdecydowałam, że wezmę 20, zobaczymy, bo tam już wiedziałam o tym, że się zwymiotuje i tak dalej i muszę wrócić do karmienia pierwszą. I wtedy właśnie wzięłam 15 w dzień i 20 na noc i tak strasznie zwymiotowałam i tak dalej. Także to było 20 kwaskiem cytrynowym. Jeszcze wtedy nawet nie było, to był 2009 rok, jeszcze oni nawet nie doszli do tego pomysłu, żeby HCL to robić. 5%. Okay. A tak. Kwestia widzenia w nocy to też efekt tego, czy coś innego? To było już po obydwu. To było po jednym i po drugim. Po obydwu to było kwestia takiego właśnie widzenia, nie widzenia w nocy, widzenia w kompletnej ciemności. Widzenia w kompletnej ciemności. I kiedyś będziemy do tego wracać, przy następnych Jezu ufam Tobie, będziemy do tego wracać, bo to się okazuje, że książkę numer 3 Drunwalu Melchizedek, której jeszcze do tej pory w życiu nie przeczytałam, a 1 i 2, zaczęłam w ogóle od 4, jakieś 15 lat temu i 1 i 2 przeczytałam może tak w 2008, 2007 może. I teraz się okazuje, że to chyba jest w ogóle wszystko po coś było, że tej trzeciej nie przeczytałam, bo czytam i będziemy o tym rozmawiać. Bo się okazuje, że już wiedziałam, że Jezu, ufam Tobie jest szybszą wersją dojścia do Merkaba, ale nie wiedziałam, że jest tak dużo szczegółów wiążących. I między właśnie innymi to widzenie w ciemności, będziemy do tego wracać. I teraz jeszcze wracamy do tego szumu w uszach. Nawet jak będziemy powoli brać złote panaceum, słuch nie tak kosmicznie, tak nagle i tak radykalnie i tak z takim aż bólem się wyostrzy, ale słuch się wam wyostrzy, wszystkie zmysły się poprawią, tak jak wzrok, słuch, węch, smak i dotyk, nawet na skórze, skóra wam będzie lepiej dawała znać, że jak ktoś mówi prawdę, to będziecie dostawać gęsiej skórki, włosy wam będą stawały, dosłownie, to na tej zasadzie. I właśnie ten słuch, te szumy w uszach. Zaczniecie słyszeć, że Wi-Fi, nie wiem, jakie ktoś tam ma, ja nie wiem, my mamy coś tam na 900, nie znam się, ale 900 na cały dom. Po polsku Wi-Fi niektórzy mówią. 2,4 GHz to jest, lub 5 GHz, dwie wersje są. Ale takie w setkach, jak się mówi, to myśmy mieliśmy kiedyś na 600 czegoś tam i to było za słabe i teraz mamy na 900 taką kopyłę. Chodzi ci może o moc, o waty, ale to samo się dostosowuje. Że to idzie na cały dom. I to jest teraz jeszcze w ogóle mocniejsze i ja to słyszę. Ja się do tego przyzwyczaiłam, to jest bardzo nieprzyjemny odgłos, tak samo jak te gniazdka. Ja już teraz ich nie słyszę. Nie słyszę, że gniazdka dzwonią, ale jak leżę w nocy i zasypiam, to słyszę, że wszystko dzwoni. I muszę po prostu tak się zrelaksować, żeby... I to nie jest w głowie. Ludzie myślą, że to jest pociąg w głowie, że to są jakieś inne rzeczy. To nie jest w głowie. Jak ktoś mi nie wierzy i chce sprawdzić, to po prostu może z uchem do gniazdka przyjść bliżej i będzie słyszał, że to naprawdę od gniazdka jest. Chodzi ci o nie dzwonienie, tylko buczenie. W Polsce jest to, czy w Europie jest to 50 Hz buczenie, a w Stanach Zjednoczonych jest to 60 Hz. W każdym razie buczenie jest podobne, takie brzmienie. Kurczę, nie. Normalnie dzwoni, nie jestem w stanie ci zrobić, poczekaj, a to, czy to słychać na przykład? Tak, słychać i to jest właśnie to buczenie. To o to mi chodzi. Podobne buczenie. Okej, to ty słyszysz, że to buczy? Tak, słyszę. No, bo to dzwoni. No, no to nazywasz to dzwonieniem. Okay. Dobra, no tak. Już miałam też, dosłownie miałam tak z kilkoma osobami, które mówiły, to się robi brązowe na wierzchu, albo to się robi jakiś tam inny kolor na wierzchu. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że okej, po pierwsze tutaj w Stanach ponad 60% panów amerykańskich ma daltonizm, i tutaj osoby właśnie ze względu na to, że jest tak ziemia wyjałowiona, będą widziały kolory inaczej niż osoby w Polsce. To się też trzeba, takie różne rzeczy się dzieją na świecie i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, więc dla mnie to dzwoni, dla ciebie to buczy, ale gra. Dobrze, jesteśmy na jednej stronie. To teraz tak, jeszcze
O, jeszcze miałam powiedzieć o Amiszu, o Amiszach i o prądzie, że tam ktoś im dość dobrze, ładnie powiedział, że im taką religię już w dawnych czasach założył, bo teraz my sobie nie zdajemy sprawy z tego, w jakim smogu elektrycznym, elektromagnetycznym siedzimy. No i na co dzień to jest dla ciała, po prostu nasze komórki zamiast normalnie dobrze rezonować, to sobie tam po prostu skaczą przez to, że są właśnie tak bombardowane tą energią. No i, no nie wiem, tak Amisze sobie pięknie żyją. Co prawda mają bardzo często lampy gazowe i oświetlenie gazowe w domu, z czym się też nie zgadzam, bo ten gaz to jak człowiek taki przyjdzie pierwszy raz do takiego miejsca, to czuje to, że tam, że to jest, że ten gaz jest w tym domu i to jest inny zapach takiego domu po prostu. No oni tak w tym żyją. Często takie panie, które są cały dzień w takim domu, bo pan to najczęściej gdzieś jest na zewnątrz, a pani wszystko gotuje i tak dalej robi, nie dość, że używa gazu, to jeszcze w dodatku używa takie oświetlenie, to jest bardzo często bardzo gruba. Tak, a oni nie biorą żadnych szczepionek, oni nie biorą lekarstw, no niektórzy biorą, ale większość z nich nie bierze niczego, także tak mi się to zaczyna kojarzyć, nie używają antykoncepcji i tak dalej, znaczy, no jak mówię, większość z nich nie robi czegoś takiego, więc tak mi się kojarzy, że coś ten gaz w tym domu ma wspólnego z tą otyłością. No ale prądu nie używają, no to mamy to odkreślone. Tak, rok temu była konferencja przeciwko 5G w Krakowie i tam dr Diana Wojtkowiak pokazała pewne ciekawe statystyki związane z elektryfikacją Stanów Zjednoczonych. To było, nie wiem, pod koniec XIX wieku czy na początku XX wieku i korelacja pomiędzy elektryfikacją poszczególnych stanów a umieralnością na raka była bezpośrednia, czyli w danych stanach, gdy już postęp w elektryfikacji poszczególnych miasteczek i wiosek następował, to również wzrastała ilość śmiertelności i zachorowań na raka. Czyli to było jednoznaczne, że promieniowanie, nawet takie zwykłe, malutkie, te 50 czy 60 herców, oddziaływuje na człowieka niekorzystnie. Tak, więcej czasu, tak, niekorzystnie. No to oczywiście zależy też od mocy, od tego, jaka jest lokalizacja w stosunku do linii energetycznych, czy też tych przewodów w ścianach. Okay. Czyli nie warto mieć na przykład przewodów przy łóżku, gdzieś tam przy okno. No. Zawsze są, bo są wszędzie. Ale zanim kupiliśmy dom, jak jeszcze patrzyliśmy w dawnych czasach, to były dwa czy trzy osiedla i w jednym osiedlu, które nawet miało taką lokację, że fajnie było, to normalnie jeszcze było stary rodzaj osiedla i normalnie druty, czyli cała elektryka była pociągnięta na słupach jeszcze. I w pewnym momencie ja tak siedzę, jeszcze czekałam, żeby wszyscy przyszli, żeby zobaczyć dom i siedzę i tak sobie myślę, kurde, co te jaskółki tak nisko latają? A druty były bardzo nisko, bo w ogóle kable były ponaciągane i te druty naprawdę były dość nisko, no tak na wysokość, żeby nie skłamać ciężarówki powiedzmy, czyli niżej niż normalnie. I te biedne jaskółki tak nisko latały, bo chciały te muchy łapać, gdzie droga i tak dalej, ale żeby po prostu myślę, że po prostu elektryka im się bardzo nie podobała. To była jedna rzecz. Znaleźliśmy tutaj, jest ok, wszystko jest, kable są pociągnięte pod ziemią i tak dalej, ale nie tak daleko tego osiedla, tutaj właściwie na zakończeniu tego osiedla, są druty te takie wielkie, ogromne, przesyłowe. I teraz tak, mieszka tam znajoma pod tymi drutami, która ma implantów pełno, właśnie tytanowych. I ta sąsiadka już raz miała wycinanego guza mózgu. Nie da się do nich nic powiedzieć, więc nawet nie próbuję, nie zaczynam, bo po prostu no, myślę, żeby się obraziła, jakbym zaczęła coś do niej na ten temat mówić. I nie dość, że ona ma te implanty, to oni jeszcze mieszkają właśnie pod samymi tymi drutami. I jak się wyjdzie do nich na zewnątrz, do ogrodu na zewnątrz, to dosłownie to, co ty mówiłeś, jak to było, że buczy? Tak, słychać buczenie pod linią wysokiego napięcia. Zresztą to można nawet świetlówkę wziąć, tą jarzeniówkę, to no, prawdopodobnie to się... Powinna się zaświecić? Okay. Tak, a jeszcze takie coś podpowiem. Pewien znajomy mi to podpowiedział, to jest świetny pomysł. Podczas czy remontu, czy nawet bez remontu żadnego, wokół pokoju można, jak jest listwa
przypodłogowa, nie? Między ścianą a podłogą, jak jest kąt prosty, tam jest taka listwa przypodłogowa. Tak? Z tej listwy zamontować drut miedziany uziemiony, czyli dookoła pokoju, jak są trzy albo cztery ściany, w zależności jak to tam ktoś ma, te druty służą do zbierania ładunków elektrostatycznych, dodatnich, i odprowadzają do ziemi. W związku z tym wzrasta ilość ładunków ujemnych, czyli tych korzystnych dla nas. Okej, okay, to mi to kiedyś przypomnisz, bo będę robić remont niedługo i taki tak, to jest bardzo prosta sprawa, bardzo prosta sprawa i to no, grosze kosztuje, a bardzo zdrowotnie poprawia. A to u ciebie był ten chłopaczek, który mówił o malowaniu ścian i tak dalej właśnie na rodzaj klatki Faradaya? To było u ciebie tak, czy u kogoś innego? Tak. Okej, to ja bardzo polecam, możesz podłączyć nawet to wideo pod spodem. Dobrze, dam pod spodem ten film, plus jeszcze dodam filmy dla pań, które się przygotowują do porodu. Filmy dotyczące porodów lotosowych, także jak ktoś się przygotowuje, w ogóle nawet rok wcześniej, warto, żeby ojciec i mamusia oczyścili swój organizm, przygotowali się nawet do poczęcia, bo poczęcie to też jest coś, co trzeba wiele miesięcy wcześniej się przygotować i zaplanować, żeby organizm doprowadzić do porządku i wtedy dziecko będzie zdrowe. Więc polecam szczerze przygotować się i wiedzieć wszystko na temat porodów lotosowych. No, mieliśmy już po tym wykładzie i po opublikowaniu kilku takich filmów o porodach lotosowych, no podziękowania, że w ogóle tą ideę krzewimy, także to jest bardzo cenne, bo dzieci są zdrowe, oczywiście bez żadnych szczepień, bo tacy ludzie, jeżeli już decydują się na poród lotosowy, to już wszystko wiedzą na temat szczepień i to z daleka od tego. Okej, super. To jeszcze, co chciałam powiedzieć, że chciałam włożyć kable, żeby były wszystkie laptopy przez kabel, dosłownie jak za starych czasów, ale to jeszcze się do tego nie doszłam, ale jak dojdę, to opowiem, jak to zrobić, bo prawdopodobnie to zrobimy, już męczę tutaj w rodzince chyba więcej niż rok o to, ale jeszcze się nie stało, ale jak zrobimy, to opowiem, jak to zrobić. Jeszcze, co chciałam poprosić bardzo. Bardzo chciałam poprosić, już odpowiedziałam na bez kłamstw 1100-1200 maili, trudno powiedzieć, proszę, błagam, nie pisać, wiem, że to się teraz nie stanie w ten weekend, bo już ten film wyjdzie po weekendzie, proszę do mnie nie pisać w weekend, błagam, bo ja się nie wyrabiam, na weekend wszyscy piszą, już jest ponad 300 na weekend i ja teraz już nie siedzę po 5 albo 6 godzin, tylko już siedzę tak 10 albo 11 na dzień. W międzyczasie tak staram się 3 razy do Polski zadzwonić, 3 telefony i takie 3-4 może tu w Stanach na dzień. Tylko tyle się wyrabiam, jestem w plecy o jakieś 20 parę telefonów. No wymiękam i proszę oszczędzajcie mnie. Ja w ogóle jakoś to będę potrzebowała przerwać, na razie jeszcze tego nie mówię, ale będę to jakoś potrzebowała zmienić, bo to nie może tak być. Bo moje dzieci 3 tygodnie ani razu nie zobaczyły do książki, a my nie mamy tak, że mamy już wakacje, tylko we wrześniu zdajemy egzamin jakby z 5. klasy, także litości proszę. I nie wiem, czy już wszystko opowiedzieliśmy. Chciałam wyrazić wolę, jak mogę wyrazić wolę. Takie wyrażenie woli od pan Marcin, wam się nauczyłam, polecam go obejrzeć. Wyrażenie woli. Wyrażam wolę, żeby było 1 000 000 obejrzeń na Jezu Ufam Tobie, które zostało puszczone wczoraj. To bardzo tak bym chciała ładnie. I jeszcze chciałam jeszcze jedno wyrażenie woli takie zrobić. Że jak to już się wszystko zakręci i rozkręci, znaczy prośba w ogóle do osób, które, wiele osób ze stwardnieniem rozsianym, nie wiem ile, że jak już coś będzie u nich efekty, to żeby wróciły i opowiedziały, bo mam znajomego, z którym chodziłam do liceum, mieszka koło Krakowa w Wieliczce i ma stwardnienie rozsiane i na wakacjach, jak byłam w Polsce, to mu o tym próbowałam powiedzieć, ale nawet nie posłuchał i powiedział, jak on do mnie mówił, że on mieszka w Wieliczce, to on do mnie chyba 6 razy albo 5 powiedział, gdzie mieszkasz, gdzie mieszkasz, gdzie mieszkasz? Ja nie rozumiałam, jak on słowo mówi w Wieliczce, więc nie jest w dobrym stanie, nie będę mówić, jak się nazywa, ale poprosił mnie, żebym go już zostawiła i żeby mógł sobie umrzeć w spokoju w ten sposób. Nie chciał posłuchać w ogóle, jakie, bo on już tyle rzeczy napróbował i jakiegoś bloga w ogóle pisał na całą Polskę z wieloma osobami, więc bardzo proszę, żeby to wróciło, te informacje i może ktoś by był w stanie z nim porozmawiać i mu polecić, bo ja wiem, że się na zatwardnienie rozsiane się nie umiera, to jest kłamstwo,
i jak już się komuś polepszy, to żeby dał znać. To jest taka prośba. A drugie właśnie wyrażenie woli, to jak te osoby z alkoholizmem wrócą z powrotem, mamy dwie panie i tak z ośmiu iluś panów, 80, to jak już ten alkoholizm wróci z powrotem, czyli dobre odpowiedzi po użyciu złotego panaceum, to moje wyrażenie woli jest takie. Wyrażam wolę, żeby się w Polsce otworzyły instytuty, które będą leczyły złotym panaceum i wyciągały ludzi z alkoholizmu, bo jest chyba więcej Polaków jako całości w Polsce alkoholików niż tutaj w Stanach, jako całości Stanów Zjednoczonych. Także to takie moje dwa wyrażenia woli. I chyba już wszystko dzisiaj opowiedziałam. Super. Dobra. No to następne rzeczy przygotujesz na następny raz. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki, hej.